Yo, siemano, z tej strony Gplay, a dzisiaj jest ze mną... Lumi, hejka! I jak widzicie, dzisiaj w naszym mieście, słuchajcie, zawitały trzy bardzo ciekawe głowy. Otóż zobaczcie, jest tam moja głowa, tutaj jest głowa Lumi, a tam jest głowa Lakiego. I dzisiaj będziemy musieli po prostu odkryć tajemnicę tych głów oraz sprawdzić, co znajduje się w środku. Także jeśli jesteście ciekawi, widzowie, to możecie zostawić kciuka w górę, jakiś challenge kciuków Lumi na dziś? 8000 kciuków w górę. No, trochę za dużo, ale widzowie, jak wbijecie nawet połowę tego, to będzie świetnie. Tam w ogóle ty, stalkuje nas jakiś Robin Hood, ty wariacik. Faktycznie. Normalnie nie podglądaj nas tu, dobra, uciekamy stąd Lumi, bo tu mamy już normalnie jakiegoś stalkera. Słuchaj, Gplay, w ogóle słyszałam, że Lucky dzisiaj do nas przyjdzie i też miał iść tutaj do tych głów, ty, tylko jestem ciekawa. On tu mieszka, Lucky, jesteś tutaj, wbijasz z nami normalnie do tych głów, bo jesteś twoja. Ej, nie wiem, czy on dziś z Franią, słuchaj, poszedł, czy coś, może. Czy jest zajęty. Nie mam pojęcia. Dawaj, wbijamy, bo już jestem ciekawy, co kryje się w tych tajemniczych głowach. Dzień dobry. Ja nie mogę, tu nawet jest poczęstunek, także to jest, słuchajcie, moja głowa. W ogóle dzień dobry, i tutaj kosztuje w ogóle coś wejście, coś no, się płaci? No, pani mówiła, że 4 diamenty. Wejście do głów jest płatne. Poproszę 4 diamenty od głowy, czyli od głowy tej tutaj, normalnie, czy od naszej głowy? Chyba od głowy, chyba, czyli od osoby. Naszej. Dobra, to ja tutaj też daję 4 diamenty, płacę za siebie i wbijamy. Ty, na początku może poczęstunek, także... Ty, ja tu normalnie jeszcze... Ja w ogóle się opłacało, Katery jest nawet tutaj masz jeszcze, tutaj trochę zostawiłam. Ty, ja biorę ten różowy mieczyk, może się przyda. Tu jest jeszcze jakiś mieczyk. Ja w ogóle chciałbym na początku zwiedzić swoją głowę, ponieważ bardzo mnie tutaj zachęca. Lumi, co myślisz, żebyśmy zaczęli od mojej? No dobra, możemy w takim razie zacząć od twojej. No dobra. To co, wchodzimy? Widzowie, wbijamy do mojej głowy. Tak wygląda wnętrze mojej głowy. I co tutaj jest? Ty, jakaś dziura. O nie, Lumi! Tutaj normalnie są jakieś kaktusiki. Ej, żebyśmy siebie tylko tutaj uważaj, żebyś mnie nie pyrgnęła, bo ja mam mało serduszek. Okej, daliśmy radę. Czekaj, czekaj, czekaj. Ty patrz, mój skin w ogóle, ale jakiś szeroki, jakbym normalnie przytył. Grubiutki, grubiutki trochę. Weź tego skina, Lumi, którego tu pokonałaś. Dobra, okej. Chwila, witaj Gplay. Super sobie poradziłeś z pierwszym zadaniem. Udaj się za złote drzwi, czyli to było pierwsze zadanie chyba, pokonać tych ludzików. I mamy zbrojkę kaktusową, ty. Ubieram ją sobie. Ej, co jest grane? Lumi, zhakowałem system. Nie dość, że wziąłem normalnie tą zbrojkę, ubrałem na siebie, to jeszcze mam ją... Ty, zniknęła mi. Ale w ogóle, słuchajcie, dziwne rzeczy się tu dzieją w mojej głowie, magiczne. Miałem tą zbrojkę, myślałem, że jeszcze dla Lumi starczy, ale jednak w ogóle... Ty, człowiek kaktus, a weź mnie pyrgnij, Lumi. Uderz mnie. Widzisz? Kuję cię kolec normalnie, no, jak mnie pyrgniesz. Ty, serduszka mi zabiera, tak jak powinno być na odwrót, że bardziej tobie niż mi. Tutaj mój mi. Napis Gplay i możemy wbijać, tak jak było tam napisane, za złote drzwi. Wow! Ile tutaj jest normalnie ciekawych obrazków. To jest chyba, słuchajcie... Pajęczynę wlazłam! O, uważaj, uważaj, trzeba ją ominąć. Tutaj normalnie chyba była podłoga tu lawa z Lakim, grana jakaś. Tutaj wpadałem w ogóle, widzicie, do lawy. Pamiętam to ja cię tu wepchnęłam. No, słuchaj, żebyśmy tutaj nie wpadli do lawy, bo to tutaj jest taki parkurek. Ej, tu jest ukryte przejście, Lumi, w ogóle. I teraz ja tutaj jestem jako rolnik i jako normalnie taki agent, albo na X-Rayu normalnie śledziłem ostatnio w takich okularkach. Kto ogląda, kto pisze w komentarzu, oglądałem filmik z X-Rayem, a tutaj normalnie jestem rolnikiem. Dobra, co my tu mamy? Musimy odgadnąć kod. Ty, Lumi, tam jestem ja chyba. I to w wersji XXXXL. Tak mi się przynajmniej wydaje. Jestem przeogromny tam. Nie wiem, czy to jest boss jakiś, ale mamy tutaj chyba zadanka i to jest pierwsze zadanie. Także czytam. Uwaga, w którym roku Gplay otworzył swój kanał? W 2020, 2011 oraz 2016. Ja wiem, to jest bardzo proste. Jeśli wy, widzowie, wiecie i pamiętacie, to znacie odpowiedź, że to jest dokładnie tak, 2011 rok. Także ja też tak sądzę. Odpowiedź na pierwsze pytanie to 2. No dobra, Lumi, to zobaczymy teraz swoją wiedzę o mnie. Zobaczymy drugie zadanie. Czy Gplay ma 2 miliony subów? A. Odpowiedź to jest tak. B. Nie. A C. Już prawie ma 2 miliony subów. No pewnie, że już prawie masz 2 miliony subów, już ci tak niewiele brakuje, no, dlatego widzowie możemy wbijać jesteśmy 2 miliony. Jesteśmy tak bliziutko 2 milionów widzów, możecie zostawić subika i pomóc nam. Dołączajcie do armii już teraz i tak naprawdę tutaj dwie odpowiedzi są tak naprawdę ważne, bo B działa, też nie mam jeszcze 2 milionów subów, ale chyba C jest bardziej trafne. C. Już prawie mam 2 miliony, no to odpowiedź to jest 3, czyli co, 2-3 by było, pierwsze dwie odpowiedzi to jest 2-3. Dobra, lecimy dalej. Kolejne pytanko to jest pytanie numer 3. Uwaga!
który film ma najwięcej wyświetleń? Chyba chodzi o mój film. Czyli Życie Creepera, Życie Steve'a albo Jak Gipley Został Królem w Minecraft. Ja wiem, które. Życie Creepera. No, Życie Creepera pobiło normalnie rekord, widzowie, i ma najwięcej wyświetleń na moim kanale, czyli odpowiedź to jest 1, czyli 2, 3, 1, to mamy pierwsze cyfry kodu i ostatnie zadanko czytam, uwaga, czy Gipley to syn, Gipleyek to syn Gipleya. No to jest akurat logiczne i proste, oczywiście każdy pewnie wie, że tak, czyli 6, ostatnia odpowiedź, czyli sprawdzimy kod, 2, 3, 1, 6. Ej, działa! Brawo! Lumi, dawaj, wbijamy! Ej, patrzcie normalnie, jaki przepotężny Gipley, patrzy się tu na nas. Ej, czekaj, jest jakaś skrzynka. Ty, wykokszone normalnie itemki. Chyba będziemy musieli tego monstrualnego Gipleya pokonać. I mamy do dyspozycji różne fajne rzeczy, na przykład łuk. Czekaj, ja tutaj może się zakradnę. Okej, siema Gipley. Ej, dobra, tutaj pierwszy łuk użyłem i zobacz, normalnie już takie efekty. Tak, to i teraz ja. Cześć Gipley. Dobra. Ale dobrze. Miotaczem ognia, dawaj Gipleya. I teraz słuchaj, wypróbujemy tu jeszcze inne pociski. On nawet nie zdąży do nas podejść. Ciekawe, czy jest mocny. Ty, mocny jest, dużo serduszek zabiera. Ogólnie dzięki Lumi. Dzięki. O, sorry, nie chciałam. Podpaliłaś mnie. Myślałem, że to praca zespołowa. Ej, dobrze, jest, że mamy on tu jest taką mocny bazę. No, można się tam w razie co schować, ale jak Gipley, słuchaj, patrz, jest teraz pajęczyny Lumi. Ja, ile emeraldów wypadło. Ja cię nie mogę. Ej, patrzcie, jest zbrojka nawet emeraldowa. Ej, ja się przebieram teraz z kaktusowej na emerald. Normalnie ja nie mogę. Ubieramy tą zbrojkę, zobaczymy, czy jest lepsza. Gdzie jest Lumi w ogóle? Ej, Lumi! Jestem tu, poszłam na górę, bo się trochę go przestraszyłam. Tu już jestem. A czy Gipley przypadkiem cię nie pokonał? No, tak naprawdę to tak. Pokonał mnie. Cię? Pokonał mnie. Ja nie mogę. Dobra, Lumi, w ogóle mamy tutaj emeraldy. Wypadły z Gipleya mega dużo. Serio? Patrz, tutaj nawet są. Chopsa, łapiemy emeraldy. Mamy tu jeszcze inne głowy tak naprawdę. Ty, dawaj, do zwiedzenia. Ale trzeba zdobyć, jeszcze tutaj są. Rudy. Co jest? Emeraldy, no właśnie, ja zdobywam, słuchaj. I tutaj mamy jeszcze napis GP jak Gipley. I chyba tutaj już jest powrót w ogóle, wyjście. No, ale powiem ci, że bardzo, bardzo ładna to była ta kryjóweczka. W ogóle bardzo fajna była Gipley, twoja głowa. No. Ale w sumie, wiesz co, muszę sobie odłożyć te wszystkie rzeczy, co były od Gipleya, bo mam nadzieję, że wejdziemy teraz do mojej głowy. No dobra, jak najbardziej. Ja jestem za. Możemy teraz zwiedzić twoją głowę. Także widzowie, będziecie mogli w komentarzu ocenić, która głowa wewnątrz podobała wam się najlepiej, a dokładnie to nawet pod tą głową, bo wchodzimy pod tą głowę, no ale do jej wnętrza. A myślisz, także... że u mnie... Ej, a czemu tu nie ma żadnego mózgu w mojej głowie? Słuchaj, może twoja główka jest pusta, nie wiem, Lumi, co myślisz? Gipley. Ty, w ogóle wiesz co ci powiem? Dwa serduszka zdobyłem dodatkowe, nie wiem jakim cudem, ale w ogóle słuchaj, dzięki temu, że byliśmy w mojej głowie i przyszliśmy, to zobaczcie, doszły mi dwa serduszka, bardzo się cieszę. Ej, mamy tutaj napis. Lumi, taki morski napis, jakby tutaj, słuchaj, o, bierz sobie zbrojkę, no, bo ja już mam tutaj emeraldową. Zbroję biorę, dobra. I normalnie mieczyk rybi, ej, on jest słaby, 2 atak damage'a, jak chcesz, to go bierz, Lumi. Nie zabiera mi serduszek, czekaj, bo ja muszę przeczytać. Witaj, Lumi, odgadnij kod PIN, wykonując zadania, udaj się do drzwi 1 i 2. Czekaj, tu jest 1, a tutaj jest napisane 2, czyli będziemy musieli pierw wejść do drzwi 1, później do drzwi 2, odgadnąć kod i wejść tymi środkowymi drzwiami najprawdopodobniej. Lumi, dokładnie. A ty też chyba przytyłaś, co? No tutaj? Trochę przytyło się, na właśnie tym obrazku? Dziwne płetwy coś brakuje. To nie, to z tych dawnych czasów. Dobra, to z mojego co? Pierwszego filmu. To, ale ty wejdź pierwszy, bo ja się ty, boję. Tam jakaś babuszka jest, dobra. Idziemy porozmawiać. Ja nie mogę, patrzcie, miniaturka. O, dzień dobry. Dzieci. Moja wnusia tutaj idzie. Wnusiu, babcia ci pytanka przygotowała. Nie. Wnusia to jest moja, to wnusia, a, Lumi. To Lumi babcia normalnie, ja nie mogę. Pani dzieci, jest Lumi babcią, co tu mamy robić? Słuchajcie, proszę odgadnąć pytanka i następnie udać się do drugich drzwi, żeby pójść do dziadziusia Nuba, Lumi. Proszę, dobrze, zaczynać. Dobrze, babciu Lumi, ja już tutaj czytam pierwsze zadanko, zobaczymy co to jest. To pewnie będzie o Lumi, patrzcie, tu w ogóle jest jeszcze Lumi, są zdjęcia. Ej, ale mamy problem. Co? Bo to nie jest moja babcia. Moja babcia tak nie wygląda. To nie jest twoja babcia? No co? Czyli ta pani udaje twoją babcię? Wydaje mi się, że tak, ale dobra, dawaj, zaczynamy. To może jakiś, nie wiem, szpieg albo ktoś podstawiony, nie wiem. Czytajmy pierwsze pytanie. W którym roku Lumi otworzyła kanał? 2020, 2019 i 2010.
Na pewno nie 2010, bo to na pewno to jest niemożliwe, że przede mną ty otworzyłaś. Ja bym tak obstawiał 2019, ale nie jestem pewny. Ja tak samo, bo w 2019. O, no proszę, no to słuchaj, lata temu mniej więcej. Okej, czyli czytamy drugie zadanie. A czekaj, to była jakaś odpowiedź? Odpowiedź na pierwsze zadanie to jest 2, jak 2019, czyli mamy 2. Okej, drugie zadanko, czytam. Ile subów ma Lumi kanał? 50 tysięcy, milion albo 309 tysięcy. Milion! No milion, trochę ci brakuje chyba Lumi jeszcze do tego miliona. Ja bym obstawiał 309 tysięcy. Tak, czyli wtedy 309. Odpowiedź na drugie pytanie to jest 3. Czyli mielibyśmy 2 i 3. I tutaj jest skreślone w ogóle czwartego, nie ma. No ale bo mamy babcia za to trzecie. Mówiła, że w drugim pokoju. A, czyli w drugim pokoju i tam pewnie będzie odpowiedź na czwarte pytanie. Dobra. Najpopularniejszy film na kanale Lumi to Nie patrz na ten księżyc, Strollowałam G-Playa w Minecraft albo Lumi przytyła 100 kg. Ja bym obstawił chyba z księżycem, bo Straszny Księżyc to był dobry w ogóle film na twoim kanale, nie? O Strasznym Księżycu. Tak. Cała seria nawet. Czyli ogólnie jakby to był Straszny Księżyc, to wtedy 3, czyli 2-3-3 by było, nie? No dobra, no to co? No to teraz możemy się udać do drugiego pokoju. To papa, do widzenia, babcio, pseudo babciu Lumi, która nie jest babcią Lumi. Dziwne. Dobra, także drugie drzwi, idziemy zobaczyć. O, to jakiś koleś tutaj witajcie, w ogóle... Witajcie, zapraszam. Was tutaj szybko, co proszę ty tutaj wchodzić. W ogóle, panie? Proszę, weź szybko lepiej, bo cię zaraz załatwię. Dobra, już wchodzimy, spokojnie, niech cię pan uspokoi. Ja nie mogę tu wejść do portalu, dobra, wlazłem. Chwila, dobra, jesteśmy, słuchajcie, tutaj normalnie. Ej, coś mi się zbugowało. Jak wyglądam bekowo, słuchajcie, krzywo ubrałem ten hełmik, ale mi na oczy, dobra, nieważne, na razie ściągamy. Chodźcie tutaj do mnie, musimy porozmawiać. Dobra, idziemy, i spokojnie w ogóle tu. To wystraszyliście mnie się tam przed chwilą, trochę się przebrałem, ale nie musicie się mnie bać. A to ty też przeszedłeś z nami? Tam, no jasne, a co wy nie widzieliście? Pewnie, że tak, tylko jestem taki szybki. Słuchajcie, macie zadanie do wykonania. Jakie? Musicie odnaleźć czarownicę i ona wam resztę powie, ale musicie się po prostu rozdzielić. Czas start! Jak najszybciej musicie zaczynać. Dobra, ja lecę tędy. Rozdzielić się musimy. Tu są jakieś w ogóle ślady, jakieś szkielety. Dobra, to się rozdzielamy. No, dobra, ja idę tutaj. Tutaj jest naprawdę podejrzanie. Wiecie co, moglibyśmy wejść na górę i to będzie fajny punkt widokowy, gdzie tak naprawdę z góry będzie można wszystko zobaczyć. Ty, tam coś jest. Wither netherowy. Dobra, wbijamy, słuchajcie, tutaj. Zobaczymy z góry. Ej, tam jest jakaś klatka. Okej, tam są, słuchajcie, jakaś skrzynka. I tutaj normalnie jakiś wither. I tam jest tron chyba, jego złoto. Nie mam zielonego pojęcia. Dobra, idziemy tutaj zobaczyć, co jest właśnie w tej klatce. Okej, także zakradniemy się. Ty, tam jest normalnie chyba wiedźma. Ej, wiedźma jest normalnie uwięziona. Patrzcie, bo... O, kto to zaskoczyłem tutaj ją. Mi tak robi? Siema, kto wiedźma. To kto cię tu uwięził w ogóle? A słuchaj, oni ci na górze mnie uwięzili. Specjalnie dla ciebie, G-Play ty, i tam Lumi. Są jeszcze jakieś ziomeczki. A co w ogóle, ja cię miałem uwolnić tutaj? Jakie było moje zadanko w ogóle tutaj? Masz mnie uwolnić, żebym ci powiedziała, żebyś poszedł na górę i po prostu pokonał lidera i za to dostaniesz, słuchaj, wiesz co, to po prostu za to dostaniesz kod PIN, ostatnią czwartą liczbę. Aha, żeby przejść tam normalnie do tego pomieszczenia w głowie Lumi. Tak, dobra. Dokładnie tak. Słuchaj, no to co, to ja w ogóle idziesz ze mną? Pomożesz mi trochę? No poszłabym, trochę się cykam, dlatego wiesz co, masz tutaj tą skrzynię. Patrz. I możesz sobie pójść samemu. Ja tu normalnie mam grappling hooka, patrzcie widzowie jak się uważaj, biją. Uważaj na nich, patrz, ja ganiają zbieram, mnie. Ja się ich boję. Jakie nuby, siema. Nie złapiecie mnie, bo ja mam tutaj grappling hooka i się mogę bujać. Patrzcie w ogóle, jak się bujamy i teraz wystrzelamy się. Woohoo! I teraz patrzcie, oni będą tu do mnie lecieli, a ja sobie rzucam. O nie, dobra, może teraz sytuacja wymknęła się spod kontroli. Także teraz mogę się z wami zmierzyć. Ale słabiaki. Dobra, zobaczymy, czy z tym widerem, słuchajcie, o! Ty, zaczepiłem gdzieś się, słuchajcie, dobra. Zaczepiłem się tutaj, może teraz wejdziemy i zobaczymy właśnie, słuchajcie, tego Withera. G-Play, co ty robisz? Co ty robisz tutaj? Ja, słuchaj, tutaj znalazłem już wiedźmę Lumi, nie wiem, gdzie ty... Tak? A tu jesteś. Patrz na to, mam dla ciebie też grappling hooka. Chcesz normalnie się pobujać? Super! Trzymaj, dobra. No. Ja, słuchaj, normalnie tu Lumi wbijam, bo tam jest Wither normalnie taki netherowy, którego trzeba pokonać. Dzięki temu będziemy mogli tak naprawdę poznać cyfrę kodu. Dobra, czekaj, musimy się tu na niego zakraść. Także ja, słuchaj, już w sumie mogę go tutaj pyk
Zobaczymy, czy on nie dostrzeliłem. Dobra, także robimy tutaj szybki wjazd i ja słuchajcie... Ja ci będę pomagać, Diplay. Dawaj. Mamy cię tutaj, Widerku, dawajcie go do lawy, podpalimy go, zobaczymy, czy jest naprawdę Widerowy. Ej, dobra, na razie jakoś sobie radzę. Rzucił się na mnie, jak coś, to słuchajcie, mamy grappling hooka, bang. Tutaj normalnie... Hop, o, widzę, hop, że Lumi strzela z tego łuku. Patrzcie, jak go normalnie zepchnęliśmy na dół, teraz na dystans. Widerku, ty dobrze w ogóle... nam idzie, Diplay. Mam nadzieję, że z niego wypadnie ta cyfra kodu, ale mocny jest cwaniak. Patrzcie, ile przetrwał na razie. Wow, czekaj, normalnie coś wypadło tutaj. Jest książka, Lumi, jest książka. Poczekaj. Ale super, no. Ja już mam tyle tu emeraldów, że nie mam miejsca w ogóle w ekwipunku. Poczekaj. I mamy ostatnia liczba, 9. Lumi, mamy to. Dawaj, wracamy. Dobra. Idziemy zobaczyć, co jest w twojej głowie. Także ja tutaj wbijam już do portalu. Wbijamy, dawaj, hopsa. Ej, też masz tak krzywo ubrany hełmik. Nieźle, dobra, teleportujemy się. No i dobra, jesteśmy, Lumi. Ej, chwila, powrót do głowy, Lumi. Zdejmij ten hełmik, Lumi, bo coś ci krzywo siedzi normalnie na głowie. Faktycznie, coś tak średnio. Czekaj, to normalnie wyrzucamy, bo zużyło mi się. To nam się przyda. Okej, powrót do głowy Lumi, czyli wracamy ogólnie do głowy Lumi. Jesteśmy i mamy tutaj kod. Tutaj jeszcze buciki masz, ale takie dziwne, jakby na jednego buta tylko dali. No, ja wiesz co, ja tych bucików to nie chcę ubierać. No dobra, no to proszę wpisywać. Czekaj, kodzik. To było 2, 3, 3 i co? I ostatnia cyfra 9. Tak. Dobra, działa. Dawaj, zbijamy. Ale super. I zobaczymy, co tu jest. Ej, tu jest jakaś farma? Ej, chwila, tu jest normalnie... Ej, niebo? To jest, słuchajcie, jakieś fejkowe niebo, jakby tutaj dzieci, normalnie... Dzieci, tutaj zapraszam do domu. Nubek? O, siema, to Nubek. Ja Nubek, ja to jestem dziadkiem tutaj Lumi. Słuchajcie, dziadek przyszliście Lumi? Do mnie, bo musicie mi pomóc. Ja się trochę rozchorowałem, no. Proszę pozbierać jajka, zrobić chleb, upiec mi jakieś mięsko i posprzątać u świnek. Dobrze, dzieci? I co zrobicie wtedy z tego to? Będziemy mieli, panie Nubek, dziadek? Oj, coś wam powiem ciekawego, ciekawostkę, jak dobra, to Lumi była to... Nubem. Lumi była Nubem? Ja nie mogę, tego nie wiedziałem. Ej, to taka ciekawostka. Dobra, szybko. Ej, ale jajka. To znowu Diplay jest jakaś wkręta. Fake news jakiś normalnie? No pewnie, przecież ja nie jestem od Nubu. Dobra, dawaj Lumi, mieliśmy tutaj co tam? Zrobić chlebek, zdobyć jajka. Ja idę sprzątać. Dobra, ja jeszcze świnki. Ja idę sprzątać do świnek. Dobra, idź sprzątać, a ja tutaj normalnie... O, świnka ucieka. Dobra, ej, dobra, niech ona wyprowadzimy sobie te świnki. Ty, dobra, o, tutaj crafting będzie z tego można zrobić. I już chlebek robię tutaj. A to naprawdę jest twój dziadek? Ty byłaś Nubem, Lumi? No ty? No ja Nubem być nie... A co czekaj, tutaj weź mi te emeraldy, bo już mam dosyć normalnie. Nie mam miejsca w ekwipunku cały czas. Nawet nie mogę sobie tutaj craftingu zrobić. Co to jest? Co tam znalazłaś, Lumi? Co tam jest? Ty, no chodź! Skrzynia, w ogóle ten dziadek Nub. A zobacz, ty, co on tu ma w ogóle. Piła łańcuchowa. Dawaj, bierzemy, co by to sobie wyrzucić? Ty, jakieś nowe hełmy. Czekaj, ja sobie to ubieram. Ja nie mogę, taka maska, ej, fajnie wyglądam. Czekaj, co? Ty, piła łańcuchowa się może przydać. I nowe, słuchaj, tutaj itemki. Także do naszej dyspozycji mamy nowe rzeczy, słuchajcie. Okej, dawaj, bierzemy to. Ej, czekaj, a tutaj coś jest, Lumi, patrz. Jest coś tu? Ej, czekaj, tu jest coś ukrytego. Ej, ty tu jesteś ogromna, Lumi. Ej, Lumi, o nie. To ja nie jestem ja. Lumi, a to masz, ty jesteś. Ja nie mogę i to w wersji gigantycznej. Nie możesz mnie koleżanką udawać. To jest kolejny, to jest kolejny boss tak naprawdę. A ja patrzcie, grappling hook i się tutaj podsadzam. I teraz pif, z góry mogę. Uwaga, bęk. Uważaj, pif, Lumi. Dobra. Uważaj trochę, bo tutaj normalnie z góry wszystko zrzucam. Patrz, ta Lumi nawet mnie teraz nie dosięgnie. Czekaj, zobaczymy, bo ona za mną idzie. Dosięgniesz mnie, duża Lumi, nie dosięgnie mnie. Chyba nie dosięgnie, dobra, to dobra. Ja szybko będę ją a teraz piła łańcuchowa wchodzi w ruch. Ej, dobra jesteś, Lumi, mocna jesteś, widzę. Dobra. No, ale to tak naprawdę to przecież nie ja, Diplay. To ty jesteś. Dobra, pokonaliśmy. Ile diaksów? Ile ja diaksów cię... normalnie? Ale nie... diamentów! Tyle nigdy nie mam miejsca w ekwipunku, nie ile tutaj diaksów w ogóle wydropiło. Dawaj, zbieraj, Lumi, później do banku sobie wpłacimy je. Ja nie dobra. Mogę, pokonać się kolejnego bossa. Tu jest jeszcze dodatkowa zbrojka, dodatkowy mieczyk. Dobra, ja sobie go mogę wziąć. Ja nie mogę, dobra. Udało nam się tego bossa pokonać w postaci Lumi. I tu jest wyjście chyba, czyli słuchajcie, udało nam się przejść kolejną głowę, czyli głowę Lumi. I została nam głowa Lakiego, także co, wbijamy? Lecimy? Ty, ale ty to masz fajną głowę, no. Normalnie teraz, no, to jest maska. Okej, ej, tutaj normalnie jakieś ziomeczki są, Lumi. Wow, ale słabi.
Najsłabsi chyba normalnie rywale, jakich po... Tej! No bo to są nowe takie. Coś znalazłem, kartę znalazłem dostępu. Ty, to chyba tu dalej. Ty, w ogóle zobacz, jaki miecz. Marchewka. No, chcesz marchewę normalnie. Patrzcie, tutaj jest normalnie awatar Lucky'ego i napis Lucky. Nieźle to wygląda. Ej, to chyba Lucky'ego tu jeszcze nie było, jak tutaj te ludzie. Ty, Lucky miał z nami iść przecież. Ej, otwórz mi, bo nie weszłam. Miał Lucky z nami iść, Lumi, przecież. No tak, no to prawda. Dobra, o nie, wpadłem do lawy. Lucky też normalnie chyba przytył, tutaj przynajmniej na tym zdjęciu widać. Ej, i tutaj, słuchajcie... Wpadłam do lawy. Tu mam chyba kolejne zadanka, tym razem pewnie będą związane z normalnie Lucky'm, także wiesz co, ja sobie muszę zrobić miejsce w ekwipunku. Niepotrzebnych rzeczy się pozbywamy i czytamy zadanka, to będą zadania zapewne z Lucky'm, także jeśli znacie widzowie odpowiedź, to odpowiadajcie razem z nami. A więc, jak ma na imię dziewczyna Lucky'ego? Zosia, Frania, Kasia, Basia. Jasne, że Frania. Czy tutaj odpowiedź nawet pierwsza? Frania jest. Pierwsza odpowiedź to jest 6. Czytamy drugie zadanie, uwaga. Ile widzów ma kanał Lucky'ego? No to ja bym obstawiał, ty, nie wiem, 700 czy 500 tysięcy bliżej Lumi? Bo ja 700. Bo jest 739 tysięcy, jest normalnie też milion, 543, w sumie, słuchajcie, miliona na pewno nie ma, ale w sumie... Ja obstawiam 700. Myślisz? Ja dokładnie nie pamiętam, ale dobra, czyli 739 to jest odpowiedź 1, czyli byśmy mieli 6-1, wow, to Lucky ma całkiem sporo widzów, zbliża się coraz bliżej do miliona tak naprawdę, okej, i słuchaj, czytamy trzecie zadanie, ile filmów jest na kanale Lucky'ego? Wow, to mogę strzelać co najwyżej, nie mam pojęcia, szczerze wam powiem, nie wiem, z 700 może, nie wiem, czy 730, czy 739, bardzo blisko są te dwie odpowiedzi, trzeba by strzelić chyba, czy ty wiesz, Lumi? No, to może ty strzelaj. Może sprawdź tam szybko, wejdź na przeglądarkę, czy coś tam i możemy, nie, wiesz, to trochę ja tak oszukać. Nie, ja strzelam 739, nie wolno nigdy oszukiwać. Czekaj, 739 to jest 8, dobra, sprawdzimy, czyli mamy 618 i czy Lucky mieszka naprzeciwko galerii handlowej, no to jasne, że tak, to czyli jest 5. Najłatwiejsze. 6185, zobaczymy, czekaj, czy zadziała. 6185. I dobra, miałaś rację z tymi filmami, Lumi. Miałaś rację. Ty, skrzynka tu jakaś jest. Skrzynka? Poczekaj, bo pominąłem ją. Co tutaj jest w tej skrzynce? Ja nie mogę, ty. Jaka zbrojka. Dawaj, ja sobie tu normalnie łup odłożymy. Te książki ja też sobie też... tu jakieś ryby w ogóle mam. Ja jajka. To słuchaj. Może tutaj będzie jakiś pojedynek teraz z gigantem Lucky, nie ma zielonego pojęcia. Ja też się ubieram. Dobra, jeszcze to nam potrzebne. Czekaj, bo ja zabrałem hełmik, a nie. Okej, dobra, ja jestem gotowy, także tak wyglądamy teraz, widzowie. Ja kibicujcie nam. Schodzimy na dół, zobaczymy, co tutaj się kryje. Jest normalnie wielki Lucky. Siema Lucky. Ej, Lumi, złaź tam na dół albo normalnie do góry idź, bo mnie blokujesz tutaj. Schodź, dobra. Dawaj, schodzę, bo cykasz bo się tutaj normalnie. Się... Hejka, wielki Lucky! Siema Lucky, siema wariaciku. Normalnie chyba ty nie jesteś prawdziwym. Ja nie mogę, wpadłem w pajęczynę, Lucky mnie tu goni. Dawaj, Lumi, lecimy. Okej. Okay. Dobra, na razie Lucky, słuchaj, ciebie nie może dosięgnąć, a Lumi tutaj. Dawaj go w pajęczynę, dawaj Big Lucky'ego do pajęczyny. Okej, okay, ja ma zaraz. Dobra, spadłem. Także Lucky teraz jest w pajęczynie. Pajęczynie i teraz jest. Piłę łańcuchowo biorę. Pyk. Damy radę sobie z nim, ale w ogóle te bossy naprawdę są dzisiaj mocne. No. Czekaj. Nawet dobra. Bym się nie spodziewała, że po prostu... Oj, wychodzi! Dobra, udało się. Co z niego wypadło? Ty, wypadła z niego w ogóle książka i wypadła z niego mapa. Ej, Frania tutaj jest w ogóle. Frania, siemanko. Ej, normalnie i tu kilof jeszcze jakiś jest. Ej, czekaj, powrót. Ej, chwila. Ej, my już chyba słuchajcie, to... Słuchajcie, oto czy Frania. Wy wiecie, gdzie jest Lucky? Proszę, powiedzcie mi. W ogóle... Pro go zabrał. Lumi, ja jestem w ogóle na dole, pogadaj tam z Franią. Ja nie mogę, widzowie, w ogóle chyba Lucky został porwany. My będziemy musieli mu pomóc. On miał z nami w ogóle iść dzisiaj tak naprawdę na tą misję i wchodzić do tych głów, ale go nie było. Ale idziemy teraz go odszukać, także wam, widzowie, dziękujemy za oglądanie. Do następnego odcinku, trzymajcie się, pa, pa. Pa.